Sztafrit, wideorecenzja. Sztafrit jest to gra typu Oblivion, tylko że w czasach kosmosu, czyli mamy planety, kosmosy, ufolutki i lasery. No i tak włączamy grę. Pierwszym minusem gry jest, że kosztuje 300 zł, a mój więcej, co jest nienormalne. Mamy menu typu typu ruszającego się. Gdzie mamy pokazane jakieś słońce, czy coś tam. I gra jest w ogóle po polsku, co plus, ale ciekawe, czy jest dublaż. No i my zaczynamy. Niech coś pojedzam. A? No mów! Nie ma polskiego dublażu, co minus. Albo w tej wersji to ściągnęłem, akurat nie ma. No i tutaj jest jakaś gadanina. Fajnie, że jest pokazówka i chociaż mogę ruszać mordą, obracać się i ten. W Skyrim był polski dublaż, tutaj nie ma. Grafika jest nawet dobra, ale ruchy mord są jak w Oblivion, to się nic nie zmieniło. Nie widać nóg, jak patrzymy z oczu, to jest też niezmienione. Nie da się przyspieszyć. O, ale widzę, że grafika jest naprawdę silna. Tylko te mordy takie... kwaśne. Fajnie wyglądają tutaj te... jaskinne krainy. Widzę tu jakieś lasery. No, bo to są czasy kosmosu. To jest coś takiego jak... Gwiezdne Wojny. Gwiezdne Wojny to jest coś takiego, że właśnie... takie to jest podobne. Też tam są planety, rakiety... kotlety. O nie no, grafika naprawdę załamuje. I zobaczmy... ja wam pokażę... jakie mam te... parametry. Bo to może kogoś zainteresuje. No, na duże mam. Najdalsze ustawienia. To sobie nie myślcie. O, mamy jakąś suśnię. Wypróbujmy ją. A? A, nie bije nas w ogóle. Co? O! Dupę. A. Patrzcie, nawet ma czarne na dupie, jak mu osmoliłem. Fajnie. Się budzimy. No i znowu pokazówka, nie do przyspieszenia. Dobra grafika. A, i tworzymy naszego wojownika. Nie, nie różową babę. Nie, nie, nie. A, no, taki to powalczy. Dobra, no, spróbuję stworzyć wojowniczego, jakiegoś takiego fajnego. A. No, to jest nowość. Możemy wybrać grubość. O, jaki grubol. Albo takiego suchola zrobić, albo muskulara. Dobra, ja zrobię takiego, no bo najsilniejszy człowiek to jest gruby, ale też muskularny, ale nie za gruby i nie za muskularny, wiadomo. Aha. No są możliwe. O, tu są fajne możliwości. Bardziej ta. Bardziej taki. Włoski. A, mamy 45 rodzajów włosków. Co nie jest źle? Fajnie, że są takie różne. O, fajnie, bo te włoski się tak ruszają, jak go obracam. Fajnie to wygląda. Ta graficzka naprawdę jest postarana.
Ale widzę, że możliwości są trochę gorsze niż w Oblivion, bo w Oblivion ja sobie mogłem ustawić, żeby miał takie złe brwi, groźne. Tutaj nie bardzo to ja mogę tak zrobić. Dobra, już mam prawie gotowego mojego wojownika. Jest dosyć groźny, wygląda, ma taką szrakę jak Wiedźmin. I, a, ale widzę, że mi Kulfon wyszedł Nohal. Jeszcze poprawię. Bo durnie wygląda. A. Nie. Nie. A. Na, Teralux. A, krócej, tutaj nie chcę mi się tego czytać. Weźmy byle co. Dobra, już mogę chodzić. I co? A, i widać, a mogę, można zmieniać, na, widać od tyłu, a to jest znane. Constellation contact is on approach. Fajnie wygląda mój ten. Dobra, strzelmy babie w łeb. Nie da się chyba zabić tutaj tych ludzi. Szkoda. I w grach typu Oblivion dla mnie najfajniejsze jest to, że ja mogę tu wszystko wchodzić, dotykać, tutaj pootwierać te szafki. Mogę, nie wiem, tutaj to wiadro mogę kopnąć. A, to jest fajne. Patrzcie, jak się te jak się tegują. Na razie mi się wszystko podoba. Chłopcy to coś robi. O, i patrzcie. Możemy sobie wziąć ten kubek. O, cisnąć mu w łeb. Szkoda, że nic nie mówi on na to. O, i patrzcie, mogę... O, no i w jakiej innej grze możecie tak włożyć sobie łyżkę do kubka? I podnieść ten... No nie, no to jest super. Szkoda, czy można włożyć kubek w kubek? Jak w prawdziwości. Można! Krucji! Super! Nie mogę. Patrzcie w ogóle, jaka to jest kanapka. Przecież nawet widać, że ona jest z jaką szynką, serem i jaką liściem. On tutaj siedzi sobie... Zadowolony chyba. Krucji. Hey, that was my sandwich. Zdenerwował się, że mu zabrałem. Lux. Dobra, idziemy dalej. Mam pomysł. Ciekawe, czy się wbijają te do tego. Te strzały. Chyba się nie wbijają, ale może nie umiem rzucać. O, cytryny w grach. Nie, no ja się tu już lepiej bawię niż w całym cyberpunku. A ja jeszcze nawet nie wyszłem. Dobra, wychodzimy na świat. No, graficzka jest... Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, i tu mamy całą jakąś taką planetę. To jest gra, gdzie mamy wolność. I... No zobaczmy. Nie rozumiem. Czekajcie. O, patrzcie, tutaj mamy... Jesteśmy na planecie, ale tu mamy w tej grze tam milion planet albo i nawet więcej. I ona każda jest inna. I na każdą można wchodzić. To jest największy świat, jaki ja widziałem w grze. I to jest przecież nawet większy świat niż w prawdziwym życiu, bo w prawdziwym życiu mamy tylko jedną planetę, a tutaj jest chyba jest milion. Patrzcie, tu wszędzie mogę iść. Tutaj nic nie ma, ale... Dobra, mamy strzelankę jaką. Zobaczmy, jak się strzela. O, tu mamy jakiś ten. Dajmy im... I czy wybuchnie? A. A.
czy nawet. Nie mam tutaj nic do powiedzenia na ten temat. Szlanie po prostu jest. I tutaj nam. On daje nam. Aha. No, pewnie codziennie trzeba go ładować. To ja dziękuję za taki prezent. I tutaj się tak gada z ludźmi. Ale można to przyspieszać. O, rakieta! Wiem, że w tej grze można lecieć rakietami, bo już oglądamy na reklamach. I to jest super. O, kanapka. Takie dziwne to. To jabłko jest kwadratowe, co jest chyba niedorubą. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, otwiera się dekl. Jeszcze jakby się wysypywało, to już w ogóle by było. No ale się nie wysypuje, ale się otwiera dekl. To jest tyle rzeczy i to wszystko można sobie brać. Jak można tą czapkę założyć, to ja nie wyrobię. Krócy nie wyrabiam. Ale fajnie wygląda. No i jesteśmy teraz w rakiecie i lecimy w kosmos. I rakiety w tej grze to jest jak samochody w GTA. Czyli... No lata się nimi. Patrzcie. Przecież nawet w prawdziwym życiu tak nie ma. Bardzo jest trudne to latanie i możemy strzelać w innych. I co? Nie podoba mi się, wolę jeździć sobie samochodami w GTA. No. Fajnie, nawet można ich nawalać siekierą. Nie jest to źle. Też mi się podoba, że można brać i tych ludzi za łeb i, nie wiem, rzucać. To jest to. To jest właśnie na tym polega zabawa. O, tu mam jakiegoś zbója. Dobra, o, fajnie, że można powiedzieć, że nie chce się gadać, bo mi się nie chce. I dobra. Lecimy. O. Masz. O, ten jest mocniejszy. No i fajnie. Wylądowaliśmy w jakimś mieście i zobaczymy, co to można robić. O, są ludzie. A to co ma z Riem? Tutaj sobie ludzie żyją. Co? Cze? Co? Coś? Jakiś problem? Nie, no ten babsiel ma do mnie jakiś problem. Chcesz dostać? Ktoś jeszcze chce coś? Chce się patrzeć na mnie krzywo? No. O, policja. Dobra, powiem, żeby on się odwalił. Aha, i co? Aha, czyli mamy jak w GTA, że się pojawiamy koło policji. I nie trafiamy do więzienia. No, na przykład w Oblivion było tak, że trafiamy. Co tu macie fajnego? O, pomarańcza. A, krucji. Nic nie można u was w ogóle. O, tu jest więzienie. O, kibel. Czy może otworzyć?
Coś tam się rusza, klapa. O, o. Coś jakby... O! Fajnie, że ty, widzicie, klapa można się otworzyć, tylko że ona właśnie... Właśnie się nie da otworzyć ręką, to jest dziwne. No dla mnie to jest duży minus, że oni nic nie mówią na to, że ja w nich nawalam rzeczami. Zastaw mnie. A, ciekawe, czy można mu to założyć na łeb? No. Jest! Ale fajnie! Dzień dobry! Pajacu! Co tu masz? Stop right there. Use your security. O krócej, co? O, jaki widoczek. Ale powiem wam, że tutaj grafika jest... wygląda naprawdę słabo. I te mordy. To wygląda jak... Nie wiem, jak... No nawet nie wiem. Jak z konkursu plastelinowego? Co nie mają na łbie? Dziwne ryjce. Ale ma w ogóle na łbie jaki sandał? Dziwny. No ja nie wiem, co całą grafikę zrobili na początek gry. Tutaj patrz, jaka krecha w tej wodzie. No jak to wygląda w ogóle? Fajnie, że można tak skakać po wodzie. Fabian to dopiero jak się odkodowało. Wysoki akrobacje to dopiero... I wszyscy się na mnie tak gapią, jak ja bym im co zrobił. No co? Powiedzcie chociaż co. Nie po to robiłem sobie takiego muskularnego chłopa, żeby chodzić w jakimś szatach. Ściągnijmy to. Ciekawe, czy widać siuraka na przykład, jak w Cyberpunk. Aha. Nie widać siuraka, więc siurakiem Cyberpunk jest lepszy. I tylko są majtki. Niestety. Zrobię mu ten. To jest fajny taki ten. Możliwość robienia fajnych zdjęć. Zrobimy fajny, jak siedzi taki, że taki, że taki, że myśli. O, patrzy, i ty, jakie fajne można robić sobie zdjęcia. To jest bardzo fajna możliwość. I tu znowu graficzka jest fajna. A w tym mieście, jak te mordy tych ludzi zobaczyłem, to myślałem, że po prostu włączyłem gotik. O, tu jeszcze widzę możliwość fajnego zdjęcia, że niby, że taki, że nauczyciel jaki, albo lepiej, albo jaki prezydent. Fajne, w każdej grze powinno to być. Robienie zdjęć. Dobra, odkryłem, że działają kody, te same co w Oblivion. I teraz mogę szybko biegać. I szybciej mogę sprawdzić możliwości w ogóle całego świata. Wszędzie tutaj mogę wejść. Zobaczmy, czy naprawdę wszędzie można chodzić. Dobra, ja to może przyspieszę. Koniec, nie możesz tam iść. No, a tutaj mamy minus, jednak nie jest taka otwartość i wolność. Ale i tak lepiej niż w Cyberpunk. Chcę jeszcze sprawdzić, czy jak kogoś zamorduję i wrzucę go do wodiczki, to czy będzie on pływał. Aj, akurat mi się... Dobra, mam takiego komboja.
Aha. No dobra, no on tak pływa. Wylądowałem na jakiejś innej planecie i powiem wam, że nawet trochę tutaj nie ma co robić. Ja se chodzę po tym mieście i się nic totalnie nie dzieje. Jak ja sam se nie znajdę jakiejś zabawy, to nie ma tutaj nic do roboty. I tak jest 100 razy lepiej niż w Cyberpunku, bo tam nawet nie można było sobie znaleźć zabawy. A patrzcie, na przykład już znalazłem sobie zabawę. Karuzela. A mam pomysł. Dajmy piłkę. A już mi ktoś tam idzie na policję. I dajmy karuzelę. Aha, no... Nie takie fajne, jak myślałem. Babsztylu, odwal się! Przecież zaraz oddam tą piłkę. Policja? Za to, że sobie wziąłem piłkę? Wyście powariowali? A, poleciałem sobie na inną planetę i tutaj na przykład mi postać umiera, bo nie mam tego stroju kosmity. I teraz jak ubierę, to już jest dobrze. Bardzo mi się podobają kible w tej grze, ale szkoda, że nie ma siurania albo chociaż spuszczania wody w kiblu. Naprawdę by to było super. A. I odtykamy zatkany kibel. No i w tej grze i tak można się bawić, jak tylko sobie wyobrażam te zabawy. Jak na przykład przestanę sobie sam wymyślać zabawy, to nikt ode mnie nic nie chce, nikt mnie nie zaczepia. To jest plus, ale też minus. Bardzo szkoda na przykład, że jak ja przykładam temu chłopowi odtykaczkę do mordy, to w ogóle on nic na to nie mówi, nie? No, ale jak podniosę jakiś wichajster, to już policja goni. Skryje się tu. Kolego, pomóż mi się skryć. Udawaj, że jesteśmy kolegą. Jaki sprytny. Akrobat. Dobra, idę do więzienia. Co? Gdzie jestem? A, tu jest inaczej na tej planecie. Nie pojawiam się koło więzienia. Ciekawe. Bardzo chciałam też pochwalić muzyczkę, która jest taka typu Gwiezdne Wojny. Jest taka fajna, mi się podoba. I to jest właśnie Starfleet. Czyli gra typu... Taka, robisz co chcesz. Bawisz się na kodach albo bez. Polecam tą grę, jak tylko uda wam się ją ściągnąć za darmo albo w jakiejś normalnej cenie, bo ta, co to jest teraz, jest nienormalna. I... Żegnam się z wami już. Zjawos. I've occasionally had